Przewodniczący Sobrał, ja chciałbym w imieniu pani nieobecnej radnej Niny Bylenia jako sołtysa Sołectwa dla Michałowa poinformować, że jesienią przeprowadzimy wybory. Zwołane będzie zostanie zebranie w sołectwie w celu ponownego przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej, bo państwo pamiętają, bo było też informowaliśmy o tym, że wpłynął protest wyborczy po wyborach, które były się w kwietniu. Trochę go analizowaliśmy. W zasadzie to jest taka sprawa troszkę no, taka trochę oryginalna. Nasza pani mecenas tutaj w końcu taką interpretację przedstawiła, że wystarczy, jeśli pani sołtys zwoła zebranie, bo ona teraz jest kompetentna i jeśli jest taka potrzeba, to Radę Sołecką się na nowo wybierze. My oczywiście jako urząd w naszych kompetencjach te wszystkie sprawy organizacyjne też dopilnujemy i będziemy w tym uczestniczyć. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Radny. Chciałem się zapytać, panie burmistrzu, kiedyś była taka propozycja PKS-u na temat wywożenia dzieci do szkół i mieszkańców wspólnie razem. Czy są jakieś prowadzone rozmowy na ten temat? Tak, dwukrotnie w tej organizacji był pan Drabiak, dwukrotnie rozmawiał z szefem do spraw przewozu. Oczekiwania PKS-u były takie, że oni nic by nie robili, tylko tymi samymi trasami by jeździli. Czyli te trasy, które są zatwierdzone, oni chętnie przejmą dowóz, ale tylko z tych tras. Jak powiedział pan Drabiak, że trzeba jechać na Mostowlany, na Kitoryki, temat od razu upadł. Tak, oni nie pojadą na Lonowicze, nie pojadą nigdzie, tylko podeszli uczniowie do przystanków, zabiletowali, bo myśmy dopłacili do biletów i temat się kończy. Więc tutaj od razu ten temat, że tak powiem, został wyjaśniony i o dalszym nie ma co mówić. O dotychczasowych trasach. Tak, oczywiście, oni nie chcą nigdzie zmienić. To nie ma mowy o zmianie tras. No. Sytuacja jest jasna. Są jeszcze jakieś pytania? To ja teraz na koniec też mam pytania. Ponieważ pan burmistrz nam obiecał na ostatniej komisji, że zmieniły strój sali, czego nie widzę. Tak. Następne pytanie jest to, ponieważ radni są zbulwersowani, nie ma akurat pana kierownika gospodarki komunalnej. Dlaczego został zakupiony autokar, kiedy na ostatniej sesji właśnie rozmawialiśmy, żeby zostało to wstrzymane, żeby zostały podjęte rozmowy na komisjach, ponieważ to są wakacje i można było to jak gdyby odłożyć w czasie. I jeszcze mam takie pytanie, ponieważ to jest pytanie od mieszkańców ulicy Wyręby i tej ulicy, która została dokończona przy rejonie dróg. Czy zakres prac w stosunku do przetargu został rozszerzony czy ograniczony? A jeżeli tak, to w jakim zakresie? Pani Mario, proszę przyjść na spokojnie, bo naprawdę zagmatwała pani z tym ulicą, nie wiem, w jaki sposób. Panie burmistrzu, pytano mnie właśnie, jeżeli chodzi o ulicy, bo ja do pani Ela mi odpowie. To jest pytanie do pani Eli. Cieszę się, ja się stosunkuję do pierwszego. Pytania, tak, zgoda, wydałem polecenie pracownikowi, że przygotowała wszystkie postacie wójtów, burmistrzów kolejno, jakie były od początku samorządu do dnia dzisiejszego i tak będzie to zrobione. Kazałem zamówić ramki i przygotować wszystkich, jak trzeba. To musi potrzeb. Bo pan tak jest. Powiedział, że to sesję to zrobić. Nie, to jest tak, trzeba zdjęć z ludu, bo to jest zdjęcia pewnie. Panie burmistrzu, jeszcze właśnie o tym autokarze chciałam. Tak. Słuchajcie, ja nie wiem, ja nie słyszałem, że wy mówicie, żeby wstrzymać zakup. Pieniędzy wystarczyło, przetarg się odbył, samochód odebrany, jest przygotowany. Nie cofnęliśmy do tak. Wyście nic nie ustosunkowaliście, żeby coś wycofać, a przestać. Także słuchajcie, zmieścił się zdecydowanie przyznanie środków finansowych i nie widzę problemu. Wniosku formalnego nie było. Ale jeżeli rada tak zadecydowała, to też powinno to być wzięte pod uwagę. Mario, przyrzekam się, piję się w piersi, że ja nie wiedziałem, żeby. Owszem, mówiliście, że będziemy rozmawiać.
Ja wiem, że my w sierpniu, pod koniec sierpnia będziemy rozmawiać o dowozie uczni jeszcze, wrócimy, ale nigdy nie było tak, żeby... Nie było takiego wniosku, żeby tak, nadać te 180. Żeby wycofamy. Ale był panie burmistrzu wniosek, żeby rozmawiać na komisjach, czy jeden, czy dwa, żeby przedstawić, ile osób dojeżdża z danej miejscowości. Ale chwilę, ja już takie spotkanie odbyłem z kierownikiem, to tam jeszcze nie pamiętam, to był pan Załęski był, była Pieczonek, były jeszcze inne osoby, które są związane z transportem i my już pewne te działania podjęliśmy właśnie nawet po to, żeby rozmawiać z PKS-em w tym temacie, żeby być przygotowany. Natomiast teraz w październiku, w sierpniu, siądziemy z komisją, jeżeli chcecie, rozmawiać na temat dowozu. I z kierowcami, przepraszam, jeszcze by ktoś mi odpowiadał. Tak, dziękuję. Proszę pani Karol. Proszę państwa, w przypadku ulicy Wyrębnej, tutaj przy powiatowym rejonie drugowej tam do ulicy Kierunkowskiej, w tamtym roku została podpisana uzgodnienia, taki protokół uzgodnień dotyczący zwiększenia podczas realizacji inwestycji wyszły nam roboty dodatkowe. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy ten zakres robót jest po prostu zwiększony w stosunku do poprzedniego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ale muszę. Nic nie musi, można przyjść do biura. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I ogłaszam obrady 9. sesji Rady Miejskiej w Michałowie za zaproszenie.